Witam moi drodzy. Dzisiaj jeszcze raz o manipulacji kontroli i będziemy się dzisiaj zajmować medialną manipulacją. Nie łudźmy się dobrymi intencjami naszych mediów. To specjaliści w manipulowaniu uczą się przecież od najlepszych psychologów w tej dziedzinie. Wikipedia ma taką definicję tego problemu. Cytuję. Świadome i celowe zastosowanie dowolnej techniki manipulacji w przekazie medialnym lub dowolnego typu przekazu medialnego, np. reklamy, filmu czy prezentacji. Manipulacja medialna nie jest to, co powstaje w wyniku nieświadomych, niezamierzonych błędów warsztatowych, powstałych w przekazie medialnym czy czynników obiektywnych, np. natury technicznej. W manipulacji medialnej najczęściej wykorzystuje się na przykład gatekeeping, selekcja informacji, ramkowanie, framing, teorię porządku codziennego, agenda setting, teorię użytkowania i zaspokojania potrzeb, teorię spirali milczenia, modele podskórnej igły, NLP, manipulacji językowej, manipulacji danymi, ograniczenie koncentracji, to jest bardzo ważne, manipulacja społeczna, fake news i tak dalej, i tak dalej. To jest jeszcze nie koniec, ta lista jest niesamowicie niepełna. Jest bardzo dużo właśnie tej manipulacji technik. Jak już w poprzednim wideo omawiałam, to manipulację językową. W wyrazach wartościujących, na przykład z formy pierwszej osoby liczby mnogiej wprowadzone do tekstu w celu wywołania wrażenia tożsamości nadawcy i odbiorcy, wypowiedzi, którym się nie da zaprzeczyć. Mówienie między wierszami, gatekeeping, to już powiedziałam, to relekcja informacji oparta nie na obiektywizmie, ale na subiektywnym spostrzeżeniu dziennikarza, jego gustu albo osobiste doświadczenia. Wszystko subiektywne. Dziennikarstwo kreuje fikcyjną rzeczywistość i już dawno przestało informować o wydarzeniach, ludziach czy problemach. Oczywiście ja nie mówię o wszystkich dziennikarzach, ale naprawdę tych już jest bardzo mało. Znaleźć w mediach obiektywne i rzetelne informacje to próżne szukanie już. Już w nagłówkach widzimy tą mgłę skażonego materiału. Polecam na ten temat komentarz pana Adama Wichury na portalu Człowiek Info pod tytułem Techniki manipulacji w mediach. Bardzo, bardzo dobry tytuł. I proszę wejść tak samo na stronę internetową Człowiek Info, gdzie właśnie o tej manipulacji bardzo dużo się mówi. Tą fikcyjną rzeczywistość kreuje się na potrzeby przyjętej linii światopoglądowej oczywiście. My musimy być politycznie bardzo korektni, jak to się mówi. Jak już powiedziałam, teraz już w nagłówkach widzimy tą mgłę skażonego materiału. Żyjemy w czasach, gdzie prawie wszystko widzimy w obrazach. Telewizja, internet, gry, które wywołują w nas wizję normalności. Manipulatorzy wydają ogromne pieniądze na kreację ich rzeczywistości, albo takiej rzeczywistości. Wielkie studia filmowe, aktorzy, kamerzyści, całe ekipy filmowe pracują na kreowanie fikcyjnych obrazów, które my uważamy potem za realne. Ale z realnością to nic nie ma wspólnego. Co jest realne? To ci ludzie, z którymi mamy relacje. Na pierwszym miejscu stoi rodzina, przyjaciele, znajomi, realna praca. Codzienny dzień po prostu. Musimy zadać sobie pytanie, czy osobiście jesteśmy przydatni na manipulację. Jak na to sobie odpowiedzieć? Najlepiej popatrzmy na przykład na nasze słabości. Na przykład duma ze swego intelektu, że się ma często rację,
próżność, miłość do pieniędzy, miłość do pięknych rzeczy, skąpstwo, miłość do jedzenia, miłość do siebie samego itd., itd. Jest takie dobre przysłowie: człowieka stać na wielkie czyny, ale największym zwycięstwem jest zwyciężyć siebie. Manipulacja to władza bez tyranii. Polecam książkę pana Arkadiusza Badurskiego i pani Justyny Chmielewskiej pod tym samym tytułem, jeszcze raz, Władza bez tyranii. Bardzo dobra książka. Dla mnie osobiście to najniebezpieczniejsza słabość, którą możemy w sobie wyróżnić albo odczuć, to próżność, bowiem ta cecha dotyczyć może wszystkich aspektów naszego osobistego życia. Próżność to jest po łacinie vana gloria lub inanis gloria, rodzaj pychy przejawiająca się w chęci olśniewania innych, zwracania uwagi na rzeczy zewnętrzne. Próżność i samochwalstwo to wysokie mniemanie o sobie połączone z potrzebą bycia podziwianym przez innych. Właśnie tego rodzaju słabości to prawdziwy środek manipulacyjny. Człowiek zadufany w sobie nawet nie spostrzega tej piekielnej strzały, która została wysłana w jego kierunku. Jest zajęty tak bardzo sobą, a pochlebianie czyni dla niego albo czyni mu podwyższenie swojej własnej wartości. On nagle dla samego siebie jest bardzo interesujący. Wprowadza go w łono własnej wyższości nad innymi. To jego ślepa wiara w to, że jest na Mount Everestie szczęścia. Czy tak naprawdę jest? Zapytajmy się manipulatora, który zawsze powie, że taka ryba zawsze złapie ten pokarm zwany komplimentem. Co na to mówi Biblia, moi drodzy? Pycha jest niebezpieczna. Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. To mamy w przysłowiach Salomona 16:18. Pycha prowadzi człowieka do upadku, lecz pokorny duchem dostępuje czci. Przysłowia 29:23. Bóg potępia pychę. Biblia mówi: podobnie młodości, bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przeobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Ukorzcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. To jest z 1 Piotra, rozdział 5, wersety 5-6. Pycha oddziela nas od Boga i ludzi. Powiadam wam, i ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie, bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Łukasza 18, werset 14. Ludzie dumni i zarozumiali zawiodą się w swych oczekiwaniach. Pycha może doprowadzić do upadku. W pierwszym liście do Koryntów, rozdział 10, 12 pisze: a tak kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Cała ta manipulacja, a także medialna, ma na celu, byśmy ulegli pokusie. To są pokusy różnego rodzaju tego świata. Co mówi na ten temat Biblia? Nie istnieje żaden kompromis pomiędzy dobrem i złem. Możemy służyć tylko albo Bogu, albo szatanowi. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza. To jest w Ewangelii Mateusza 12, werset 30. Nie pozwalaj, aby cokolwiek złego, to jest ten szatan, miał na ciebie wpływ. Nie dopuść do tego, by diabeł wziął nad wami górę. To jest list do Efezu, 4 rozdział, 27 wers.
Nie musisz ulegać pokusom. Zawsze macie wolną wolę wybrać jedną z dwóch dróg. Bowiem Bóg daje nam tą wolną wolę i On nie ingeruje w wolną wolę. Człowiek, który podąża drogą sprawiedliwości, nie ulega grzechowi. Kto postępuje sprawiedliwie i mówi szczerze, kto gardzi wymuszonym zyskiem, kto cofa swoje dłonie, aby nie brać łapówki, kto zatyka ucho, aby nie słyszeć o krwi przelewie, kto zamyka oczy, aby nie patrzeć na zło, ten będzie mieszkał na wysokościach. Jego osobistą twierdzą to jest skała. Ten ma pod dostatkiem chleba i nie wysychają jego wody. To jest Księga Izajasza, rozdział 33, wersety 15-16. Nie naśladujcie ludzi niewierzących i nie pozwalaj, aby mieli nad tobą władzę, czy mieli na ciebie wpływ. Synu mój, gdy będą cię zwabiać ku sobie grzesznicy, nie waż się iść za nimi. To są przysłowia 1:10. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, to znaczy bardzo silny, ale ciało mdłe i słabe. To jest Mateusza, rozdział 26, werset 41. Na drogę bezbożnych nie wchodź i nie krocz drogą złych ludzi. Unikaj jej i nie wchodź na nią, odwróć się od niej i omijaj ją. Przysłowie 4, wersety 14-15. A więc panujmy nad sobą i uczmy się krytycznego, zdrowego myślenia. Stawiajmy pytania. Zostawiajmy sobie czas na decyzję i sprawdzajmy wszystko, a to dobre zawsze niech zostanie z nami. My żyjemy w świecie pełnym kłamstwa. Niestety, taka jest rzeczywistość i taka jest realność. W sumie żyjemy już w wirtualnym świecie fikcji. To nie ma, zawsze musicie zobaczyć, czy jesteście jeszcze ludźmi, prawda? Na przykład coś tam do policzku się pobić albo cokolwiek zrobić, żeby naprawdę jeszcze pomyśleć, aha, jeszcze mam zdrowe myślenie w sobie. Proszę, sprawdzajcie wszystko. Tak samo robię i ja. Oczywiście my musimy się zawsze do tego trochę dyscyplinować, ale myślę, że każdy rozsądny człowiek naprawdę to zrobi, bowiem w tym polega sukces albo upadek. Dziękuję Wam bardzo i życzę Wam błogosławionego dnia. No i do następnego razu. Wasza Liwa.